No, jest ten. Napis jest obdarzaniem z tej świętokrzyskiej ziemi, śmiałym mężnym łanie, z Matką Boską na piersi, pod NSZ-u skrzydłem. Oddział dzielny utworzył, odważnie i z polotem, walkę z Niemcami toczył, był stąd i wszystko znał tu. I jego dobrze znano, więc królem Zawichostu go tutaj nazywano. Zastawił raz pułapkę, by odbić więźniów grupę. Padł nią generał Renner, padł ze swą świtą trupem. Potem waga w szeregach pod wodą Borego. Darzan brał udział w akcjach na wrogach przeklętego. Przez lata opowiedz myśl na duszko o partyzanckich czasach. Niech mówi, kto ma wiedzę o trudnej wojny prawdach, by żadna nie przepadła, by żadna umarła żadna. Mało kto żyw pozostał, kto doniósł albo zdradził, kto winien jest ich śmierci. Przez Niemców otoczeni, w krwawej walce polegli. Tarzan do nich powracał, myśląc o nowej akcji. W drodze strzały usłyszał i rzucił się do walki. A gdy na polu bitwy druhów swych ujrzał zwłoki, żałobie i rozpaczy na długo się zatopił. Opowiedz, że kamieniu obrosłym chem przez lata, opowiedz myśl na gruszko o partyzanckich czasach. Niech mówi, kto ma wiedzę o trudnej wojny prawda, by żadna nie przepadła, by nie umarła żadna. Opowiedz, że kamieniu obrosłym chem przez lata, opowiedz myśl na gruszko o partyzanckich czasach. Niech mówi, kto ma wiedzę o trudnej wojny prawda, by żadna nie przepadła, by nie umarła żadna. Zginął po kilku latach w dalekiej Ameryce, a koniec jego życia wciąż kryje tajemnice. Ale dziś już jest z nami. Święto wszystkich ziemi. Dziękuję.